Cześć. Dzisiaj pokażę Wam sposób, jak zrobić, żeby gazy prochowe po strzale na erze z tłumikiem nie uderzały Was w twarz. Tak? Powszechnie znaną rzeczą jest to, że jeżeli stosujemy sobie tłumik na swoim aerze, to gazy prochowe z rurki przy systemie gazowym, przy aerze w systemie gazowym, przedostają się bokami i górą, nieszczelnościami przy rączce przeładowania i tutaj wychodzą najczęściej tyłem i dostajemy nimi prosto w twarz w ten sposób, przez co oko zaczyna nam łzawić i zaczyna się takie niefajne strzelanie. Jest to problematyczne, no bo po iluś tam strzałach tych gazów jest naprawdę dosyć sporo i oko dostaje co chwilę tymi takimi kwaśnymi gazami, przez co nawet okulary nie pomagają, ponieważ te gazy przedostają się pod okularami i dostajecie prosto w oko. Ten materiał akurat, który nagrywam, jest już po tym, jak już nagrałem wcześniejszy materiał, jak już wykonałem całą rzecz, więc możecie tutaj troszeczkę inaczej zobaczyć skonfigurowany karabinek. Niemniej taką jeszcze jedną rzecz, którą sobie dorobiłem, to jest taka, słuchajcie, tutaj przedłużka, zobaczcie, do latarki, żeby ta latarka była trochę bardziej wysunięta w połowie tłumika. Daje to, że po prostu światło z latarki nie jest tak mocno zasłaniane przez cały tłumik, tylko przez jego malutką, tylko niewielki fragment, przez co widać to lepiej oświetla taka latarka, cele i tak dalej. Akurat ten montaż podróbę Travisa Haleya kupiłem na AliExpressie za jakieś tam niewielkie pieniądze. Trzyma się całkiem nieźle od kilku strzeleń. Na razie nie puściło, wszystko jest ok. Dobra, zaczynamy materiał o uszczelnianiu aera. W celu doszczelnienia karabinu przed wpływem gazów prochowych z tłumika na twarz jest użycie takiego smaru, odkryłem go niedawno, firmy Breakthrough Bottleborn. Wygląda trochę jak wazelinka, zobaczcie, ma taką konsystencję i będę go nakładał wszędzie, gdzie się da, po prostu tam, gdzie jestem w stanie po prostu nałożyć trochę tego silikonu. Tam ma fajne, nie mam pojęcia. Mówimy to po prostu. Tam na wszystkie elementy ruchowe, które przyjmują się gaz prochowy. W środku, tutaj zamyczek. Zostanie tak trochę. Ok, siedzi fajnie miękko. Ok, użyta. I na wszystko. Dobra, i tak samo nasmaruję cały zamek tym smarem też. Cały suwadło, przepraszam, nie zamek. Dookoła, czyli chciałem się uszczelnić to suwadło na górnym korze. Dookoła. Czyli jak mi gazów wracało. Okej. I mamy nasz zameczek, który jest cały w wazelince. W celu doszczelnienia całości, po nasmarowaniu zamka, należy też nasmarować wnętrze górnej komory dźwiękowej, czyli apera. Okay. I nie żałować, kładziemy tej wazelinki naszej do środka, ile się da, na wnętrze. I to samo robimy z rączką. Na rączkę też nakładamy tej wazelinki, żeby się wszystko ładnie doszczelniło. Tak, jak mówię, to trochę mi się, że to wyciągnę. Czyli też wszystko bardzo sobie chodzi, bo troszeczkę na słuch. Na zasadzie po prostu wszystko się ładnie tam doszczelniło. Zobaczcie, jak to wygląda. Rączka posmarowana z każdej strony. To samo w środku. I teraz zrobimy sobie doszczelnienie za pomocą kleju w silikonie, silikon uniwersalny. Nałożymy go tutaj
w to miejsce. O, dokładnie, o, w to miejsce. Tutaj w to takie wycięcie. Tutaj, oczywiście tutaj ładnie wszystko oczyszczę. Tutaj położę wazelinkę, żeby ona zwyczajnie móc separowała od sklejania się tych dwóch elementów. No i będziemy musieli chwilę poczekać, żeby to żeby taka warstwa tego kleju silikonowego się uformowała. To jest. Mechanika już działa, sprawdzimy, jak jest naprawdę. Mamy wazelinkę tutaj. Tribuna kamarzankowa i już dwa tribuna kamarzankowa i onka nie skleiły. Proszę, kseliką. Tak to wygląda. Jest tam trochę tego silikonu się dostało. Tutaj. Tyle. Czekamy, aż trochę zatchnie.